Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam Państwa na nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, na rozmowy niedokończone. Temat audycji: kondycja polskiej inteligencji. Bardzo serdecznie witam naszego gościa w studiu telewizji Trwam. Wraz z nami jest pan profesor doktor habilitowany Aleksander Nalaskowski, pedagog. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Witam serdecznie, szczęść Boże, witam księdza i już po raz kolejny pozdrawiam wszystkich redemptorystów z Tuchowa, mojego ukochanego Tuchowa. Dziękujemy za te pozdrowienia. Niech popłyną do Tuchowa czym prędzej. Kondycja polskiej inteligencji. Nasze rozmowy niedokończone na kanwie najnowszej książki pana profesora, która ukazała się i została wydana przez wydawnictwo Biały Kruk. Bankructwo polskiej inteligencji. Tytuł książki, panie profesorze, znacznie bardziej dosadny niż temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. W temacie mówimy dosyć gładko o kondycji polskiej inteligencji. W książce mówimy wprost o bankructwie polskiej inteligencji. Dlaczego akurat teraz dobrał się pan do skóry polskiej inteligencji? Czyli dobrałem się również sobie do skóry. Dlatego, że zauważyłem, znaczy ja szukam przyczyn pewnej stagnacji, pewnej zapaści polskiego społeczeństwa, cokolwiek by nie mówić, obrazującej się choćby w tym, że ślepo naśladujemy, czy próbujemy naśladować Zachód. W tej chwili, kiedy książka się ukazywała, ona się ukazała dokładnie 25 lutego, a więc dzień drugiego dnia agresji rosyjskiej na Ukrainę. I w jakiś sposób te wydarzenia podkreśliły aktualność tej książki, ale o tym za chwilę. Może ja się wytłumaczę z tytułu najpierw, bo to jest niezwykle ważne. No rzeczywiście w dzisiejszej audycji jest on nieco łagodniejszy, ale jak rozumiem w książce nie muszę być tak miłosierny jak telewizja katolicka. Otóż bankructwo, prosta rzecz, bankructwo, czyli upadłość, tak? Czyli niemożność sprostania oczekiwaniom tych, którzy nam zaufali, czyli wierzycielom. Najprostsze rozumienie. Natomiast inteligencja, tutaj można tę kategorię różnie traktować, dlatego że możemy ją traktować intuicyjnie i w ogóle się z tego nie tłumaczyć. Po prostu mniej więcej wiemy, ale kiedy się zaczniemy przyglądać tej grupie, tej warstwie społecznej, którą nazywamy inteligencją, to zaczynamy sobie zdawać sprawę, że coś nam tutaj nie gra. Zaraz, chwileczkę, to właściwie kto jest inteligentem? Albo inaczej, a kto nim nie jest? Otóż historycznie rzecz ujmując, ja bym w ogóle posłużył się takimi obrazkami z filmów. Pierwszy to jest film Pan Tadeusz, zrobiony przez Andrzeja Wajdę, w którym w ostatniej scenie siedzą w salonie paryskim, słuchając inwokacji recytowanej przez Mickiewicza, odtwarzanego przez Kolbergera. Siedzą wszyscy bohaterowie pana Tadeusza. Oni są posiwiali, są starzy. I dla mnie to jest początek inteligencji. Owi wygnańcy, czy to po powstaniu z ziem, czy to po powstaniach z własności, czy to po powstaniach z Polski, wygnani z Polski. Gdzieś tam w tych salonach owi światli patrioci, którzy ogromnie cenili sobie tradycję i umiłowanie ojczyzny, a jednocześnie nie brakowało im wiedzy, takiej normalnej, zwyczajnej wiedzy o świecie, o przyrodzie, o naturze i pobożności. Siedzą i w zasadzie widać, że jakby w tym kadrze rodzi się to, co potem stało się polską inteligencją. Z drugiej strony, jak pójdziemy 100 lat później, ponad 100 lat później, znowu film według scenariusza Skowrońskiego w reżyserii bodajże Antczaka, ale nie jestem pewien. Chyba Antczaka, nazywa się Mistrz. To jest rzecz, która dzieje w czasie okupacji i tam młody aktor uczy się od starego aktora recytować jakiś fragment, monolog Macbetha.
ten aktor stary jest odtwarzany przez Janusza Warneckiego. Mało popularny, mało znany aktor. Oni się ukrywają przed Niemcami. Nie wiem, czy to jest w czasie powstania. W każdym razie ukrywają się bardzo. I próbują nie hałasować. I on opowiada o swoim życiu teatralnym. Ten bardzo stary aktor opowiada temu młodemu człowiekowi o życiu teatralnym, o tym, gdzie on nie grał i tak dalej. Wchodzi gestapo. Legitymuje wszystkich. I zabiera z sobą adwokata, muzyka, artystę, lekarza, czy zabiera inteligencję. I podchodzi do tego starego człowieka. Patrzy i okazuje się z dokumentów, że on jest jakimś tam, był podrzędnym urzędniczynią, nikim ważnym. A on był aktorem amatorem, grał w jakichś objazdowych teatrzykach, ale kochał teatr, znał literaturę. I ten stary aktor pokazuje wizytówkę taką, którą jakiś bardzo znany aktor, być może nawet Zelwerowicz, napisał, polecam ci tego właśnie, tego dzisiejszego staruszka, polecam ci go, bardzo uzdolniony. Ten Niemiec to czyta, każe to sobie przetłumaczyć. Potem każe mu powiedzieć ten sam monolog po niemiecku. On mówi i Niemiec go dołącza do tej grupy inteligentów, która jest potem rozstrzelana. Proszę zwrócić uwagę na znakomitość konstrukcji i pokazanie, kto jest w zasadzie inteligentem. Czy ten, który jest wykształcony, czy ten aktor, który praktycznie nie miał żadnego wykształcenia, a zwłaszcza na pewno nie należał, nie był traktowany przez elitę jako członek elity, bo był jakimś tam amatorskich teatrzykach w sanatoriach, grał w kurortach. Często się bierze jako wykładnik inteligencji wykształcenia, czyli profesję, tak? Kiedyś się mówiło, jak ja studiowałem, mówiło się, że inteligent zaczyna się od matury wzwyż. Tak? Czyli każdy magister automatycznie stawał się inteligentem. Niezwykle wątpliwa kategoria. Niezwykle wątpliwa kategoria. Bo kompetencje profesjonalne to jest tylko część kompetencji inteligenta. Jest niezbędna znajomość własnej tradycji i własnej historii. Jest zdumiewające, jak bardzo wielu wykształconych ludzi, ba, nawet po doktoratach, nie zna historii własnego kraju, czyli Polski. Zwyczajnie nie zna. I tak jakby status bycia, tu nie chciałbym nikogo stygmatyzować, ale status bycia inżynierem, czyli przedstawicielem nauk technicznych, zwalniał o znajomości historii własnego kraju. Jakby matematyka i znajomość fizyki, czy też konstruowania różnych przedmiotów, jakby to zwalniało od znajomości historii własnego kraju i tradycji. Jest taki test, który można łatwo zrobić. Najlepiej zbliża się Wielkanoc, ale Boże Narodzenie w końcu też nadejdzie. Otóż śpiewajmy kolędy. Ilu z nas skończy po pierwszej zwrotce? Dlaczego? Bo tylko tradycyjka, tak, choinka, prezenciki. Nie można też powiedzieć, aby inteligent to jest ryzykowne i być może spotkam się z jakimś zarzutem o zbytnią skrajność. Ale jeżeli jesteśmy ukształtowani tu, w Europie. Co w tej chwili pokazujemy? Co w tej chwili pokazujemy? Proszę zwrócić uwagę. Jesteśmy tak naprawdę w Europie, jedynym europejskim krajem w starym rozumieniu Europy. Tej, która budowała uniwersytety, tej, która budowała katedry, tej, która była niezwykle zaawansowana naukowo. Jesteśmy dziedzicami, Polacy są dziedzicami tej Europy właśnie. Czegoś nie możemy powiedzieć o naszych zachodnich sąsiadach, a o wschodnich w ogóle nie wspominajmy. I teraz, jeżeli jesteśmy w Europie, to nie da się przeżyć na dłuższą metę w bezbożności. Nie ma Europy bez Ewangelii. Mówię to całkiem świadomie. Po 40 latach pracy na uniwersytecie już jestem w stanie spoczynku.
po napisaniu ileś książek, wygłoszeniu setek godzin wykładów, wypromowaniu 20 doktorów, mówię to całkiem świadomie, nie da się zrozumieć i być naprawdę tutaj, nie szanując dorobku chrześcijaństwa. Mówienie chrześcijaństwa jest często takim eufemizmem, tchórzostwem. My nie możemy mówić tu o dorobku chrześcijaństwa, możemy powiedzieć to precyzyjnie, o dorobku Kościoła rzymskokatolickiego. Często się mówi, przestrzegam wartości chrześcijańskich, to znaczy jestem taki, no właśnie, nie wiem jaki, tak? Nie, nas kształtował, Europę kształtował Kościół rzymski. Nie inaczej. Chrześcijaństwo to jest, w naszym wypadku jest to zbyt ogólne, więc teraz poskładajmy to. Co zbankrutowało w inteligencji? Wszystko. Wszystko. Znajomość historii, nie, żeby tego nie utożsamiać ze znajomością dat. Trzeba znać procesy historyczne, tak? Żeby nie mówić głupstw takich, że na przykład, że gdyby po wojnie komuniści nie objęli władzy, to wieś byłaby nieoświecona i ciemna. No, to jest to przykład kompletnej ignorancji historycznej i nieznajomości procesów historycznych, tak? Wszystkie kraje dookoła by się, te, które nie są komunistyczne, nie były komunistyczne, by się rozwijały, tylko jedna Polska by stała w miejscu, tak? Jest to brak wyobraźni historycznej, brak wiedzy zwykłej, brak kompetencji. Czyli tak, nasza wiedza o historii własnego kraju jest żadna. Mało tego, mamy niezwykle utykający sposób przekazywania tej wiedzy. Już ponad 20 lat temu robiłem i opublikowałem wyniki takiego sondażu, w którym pytałem między innymi młodzież, gdyby to zależało od ciebie, jakie przedmioty byś natychmiast zlikwidował? Gdyby to zależało od ciebie, tak? Na pierwszym miejscu była historia. To pokazuje, jak wątły mamy przekaz, jak nie potrafimy przekazać historii. Teraz trochę minister Czarnek podjął taką próbę naprawiania tego przy pomocy przedmiotu historia i teraźniejszość. Ja bym odwrócił teraźniejszość i historia. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście natychmiast podjął się lewicowy bunt, że to jest niepotrzebne, godziny i tak dalej, bo przecież godziny są najważniejsze. Mamy przerwany łańcuch inteligencki, dlatego że ta przedwojenna inteligencja była tolerowana, która w ogóle przeżyła. Była tolerowana tak długo, jak długo, to widać choćby na przykładzie profesorów z Wilna, z Lwowa, z Warszawy, z Krakowa. Oczywiście mówię o tych, którzy, bo jakże inaczej, o tych, którzy przeżyli wojnę. Jak nasz profesor Sośnicki, ojciec założyciel toruńskiej pedagogiki. Byli tak długo tolerowani, jak długo nie udało się wyprodukować nowego inteligenta. Już z pokolenia zetępowców, już nowego człowieka. Człowieka światłego, który z całą świadomością odrzuca Boga, który brzydzi się klasą, burżuazją, klasą wszystkich prywatnych, całego prywatnego sektora, który wszędzie widzi wyzyskiwaczy i kułaków. I nie ma powodu, żeby ci, którzy wówczas, a mamy, potem był wylew marcowych docentów, proszę sobie przypomnieć, po roku 68 do końca lat 70. mianowano ludzi bez habilitacji, bez zarobku, ale za zasługi. W latach 70. zrobienie czy uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przez osobę, której nie zatwierdził komitet uczelniany partii, a może i komitet wojewódzki, należało do ogromnej rzadkości. Do ogromnej rzadkości. Bywało tak, że ludzie wstępowali do partii, przechodzili okres kandydacki, robili habilitację, a potem z partii występowali. Co też się samo recenzuje. Potem teraz jest ten strumień, którym była przedwojenna inteligencja, która jakoś udało się przenieść te tradycje i wychować jeszcze następców. Ten strumień
został wysuszony, czy zamknięty, zatamowany i napływała zupełnie nowa inteligencja. Już mówię, na nowo ukształtowana. Furda historia, furda patriotyzm. Lewicowość, proszę zwrócić uwagę, lewicowość przedkłada internacjonalizm nad patriotyzm. Tak? Ma być dyktatura proletariatu. Iluż tych ludzi, którzy jeszcze funkcjonują, tak pisało, którzy kształtowali Polskę po 89 roku. Wystarczy przeczytać, no mówimy o pisarzach, o literatach, Trzyna dla Hańby Domową, ale nie tylko. Ilu zasłużonych okazało się tajnymi współpracownikami. Za pieniądze donosili na kolegów. Jednocześnie udając na zewnątrz niezależnych myślicieli, znawców swojego przedmiotu. Nie ma powodu, żeby ten cały zespół czynników nie odbijał się nam czkawką. W książce przywołuję badania, które znalazłem, które mają swój adres, mają swoich autorów, a więc nie są to, jak wskazują badania, tylko tam jest wyraźnie powiedziane, że w zasadzie elektorat najbardziej lewicowych partii, do takich należy partia Razem, to są przede wszystkim pracownicy naukowi. Proszę zwrócić uwagę, jak daleko odeszliśmy od tradycji uniwersytetu tworzonej przez Włodkowica, który był w końcu księdzem, był kapłanem, do obecnego uniwersytetu, który w zasadzie stał się, tak jak użył jeden z kolegów, korporacją, zarządzaną korporacją. Jak bardzo nie potrafiliśmy przez te wszystkie lata, od 89 roku przynajmniej, jak bardzo nie potrafiliśmy zmienić szkoły, która byłaby tym, czym być powinna, a więc tą trajektorią, tą drogą, tym emanującym inteligenckością ośrodkiem. Czy jest, to musimy sobie sami odpowiedzieć. Ja cały czas wracam do tych nieszczęsnych strajków nauczycielskich i popisów choćby. Czy to jest inteligencja? To są wszystko ludzie z wyższym wykształceniem. Dlatego użyłem takiego określenia w książce Proletariusz z dyplomem. Czy człowiek o mentalności nie proletariusza jako człowieka pracującego fizycznie, ale o mentalności lewicowego rozrabiaki wyposażonego w dyplom doktora habilitowanego, profesora. Czy ci ludzie mogą wygenerować innych niż oni sami? Z jakiej racji wrona ma urodzić orła? Jest taka możliwość? Bodaj nie. Trzeba by zapytać ornitologów. Zastanawiam się, co dalej, gdzie szukać, co z tym zrobić, tak? To jest mój obowiązek. Otóż istnieją środowiska, jak choćby środowisko Białego Kruka, ale nie tylko, stricte inteligenckie. Miałem okazję z tym środowiskiem się spotkać w trakcie takiego dużego, ogromnego spotkania w Krakowie. Przychodzili do mnie ludzie, którzy są wnukami znanych artystów krakowskich, pisarzami, dziennikarzami, nauczycielami ze szkoły powszechnej, z liceum. Coś ich łączyło. Mianowicie łączył, nazwałbym to takim genem polskości. Oczywiście w tej chwili, mówiąc o genie polskości, natychmiast usłyszymy, że jesteśmy faszystami, nacjonalistami, nazistami, kim tam jeszcze, bo to tych epitetów można by mnożyć. Ale nie powinniśmy się tego bać.
mówić o genie polskości. Wydaje mi się, że co z tym zrobić? Przede wszystkim inteligencja powinna przestać milczeć. Ja mówię o tej inteligencji, która jeszcze się poczuwa do sprawstwa, która się poczuwa jeszcze do dotknięcia, do kontynuacji tego mocu nadwątlonego i zmarginalizowanego łańcucha przedwojennego. Pamiętajmy, ogromny wysiłek inteligencji międzywojennej. Ogromny wysiłek inteligencji międzywojennej. Kraj zniszczony, zrabowany, zdruzgotany przez zabory. Kraj, którym trzeba było wszystko tworzyć na nowo. Potem atakowany przez bolszewicką armię Lenina i Tuchaczewskiego, który wygrywa. Kraj, który ledwie stanął na nogach, wygrywa wojnę z bolszewikami. Kraj, który w tym czasie buduje Gdynię, centralny okręg przemysłowy. Magistrale z północy na Unię Węglową, w ten sposób wygrywając wojnę celną z Niemcami. Kraj, który buduje znakomite szkolnictwo, międzywojenne uniwersytety. Choćby szkoła lwowsko-warszawska. Z filozofii, z nauk społecznych, z psychologii, czy z matematyki, Stefan Banach, czy wielu innych. Ledwie tam dwudziestolecie międzywojenne, 20 lat. 20 lat temu mieliśmy już 2001 wiek. I cośmy zrobili przez te 20 lat? No właśnie, gdzie była w tym czasie inteligencja? Gdzie się podziała inteligencja? W wydawnictwach sponsorowanych przez zagranicznych właścicieli? Gdzie? W telewizji? Z definicji nieprawdziwej? Gdzie jest ta inteligencja? Na strajkach kobiet, w Błyskawicy czy w Ośmiugwiazdkach może? Kto ma zrobić? Kto ma zdobywać nagrody Nobla? Kto ma tworzyć polską humanistykę? To najchętniej by zlikwidowana, bo jest niepotrzebna. Bo technologie są ważne. Bo jak będzie dużo technologii, to wszyscy będziemy szczęśliwsi. I może nawet będziemy żyli, będziemy nieśmiertelni. Tak naprawdę. Cały czas mamy do czynienia jeszcze w sferze inteligencji z bankrutami ideologicznymi, którzy przez ponad 50 lat PRL-u, bo tak naprawdę to było ponad 50 lat, wmawiali, że Pana Boga nie ma i wszystko jest dozwolone. Tworzyli swoje elity. Gdzie są te elity? Gdzie jest ten postęp? Porównywalny z postępem międzywojennym. Gdy ludzie budowali Gdynię, bo kochali Polskę. Trzeba temu zaradzić i temu służą właśnie te środowiska, które jeszcze są. Zastanawiam się tylko, czy one są pozostałością, czy są matecznikiem tej nowej inteligencji. Ja cały czas zmagam się z pewnym problemem językowym, bo będę mówił nowa inteligencja, aha, nowy człowiek, to już było w komunizmie. Polska inteligencja, czyli taka, która na pewno nie lubi Żydów, prawda? I jest niemcofobiczna, tak? Jak powiem inteligent, tylko to... A inteligencik, taki tam wyfiokowany inteligencik, co on wie? Otóż nie dyplom, nie tytuły. Znam człowieka spod Warszawy, spawacza. Wybitnego w swoim zawodzie, to u spawaczy są jakieś hierarchie. On ma wszystkie możliwe uprawnienia tam do spawania na wysokości, do góry nogami i wszystkich możliwych metali. Po prostu kompetentny. Spawacz.
z którym wymieniamy się tekstami, które znajdujemy ciekawymi, który przeczytał taką bibliotekę książek, że ma taką wiedzę, że czasami mnie zawstydza. A ja od 20, więcej, 25 lat mam tytuł profesora. On potrafi mnie zawstydzić, bo on wie znacznie więcej. I on jest prawdziwym inteligentem. On jest prawdziwym inteligentem, mimo że jest w cudzysłowie tylko spawaczem. Jest prawdziwym inteligentem. I o dziwo jest jednocześnie, bo traktujemy tak o przykład. Jest człowiekiem głęboko wierzącym. Jest człowiekiem dobroczynnym. I niezwykle pracowitym. Trzeba takich wyłowić, bo oni mogą być emisariuszami w swoim środowisku. I trzeba na to znaleźć sposób. Trzeba znaleźć sposób. I ja tak obserwuję też od wielu lat i podejrzewam, że to był celowy zamysł, bo to się pojawiło w okresie bezpośrednio po okrągłym stole. Mianowicie w PRL-u profesorami byli ludzie często wierni władzy, reprezentujący ideały socjalistyczne. Tytuły profesorów otrzymywali, a nie stanowiska. A albo, może to zbyt ose, albo ludzie na pograniczu dysydenctwa, skupieni wówczas jeszcze wokół KUL-u, czy innych ośrodków, profesorowie. I potem uwolniono jakby tytuł profesora i pozwolono nazywać profesorami wszystkich dawnych docentów. Wszystkich, którzy mieli habilitację. Oczywiście rozróżniano tytuł profesora, który wręczał prezydent, od stanowiska profesora. Ale proszę zwrócić uwagę, że teraz ogromnie wzrosła liczba profesorów. Rozmyto wartość tego tytułu. Kiedyś taki osoba po habilitacji była zatrudniona na stanowisku docenta. Nieprawda, że to jest rosyjskie. Nie, nie, spokojnie. To jest również w niemieckich uniwersytetach austriackich było stanowisko docenta. Czyli jakby taki przedsionek do profesury. A teraz już nie, właściwie po habilitacji bardzo wiele uczelni kilka tygodni, kilka miesięcy później zatrudnia na stanowisku profesora, co później jest nie do odróżnienia. A różnica jest głęboka. Widzieliśmy to choćby po przypadku oporu wobec profesury Andrzeja Sybertowicza. I ta książka jest właśnie o tym. Panie profesorze, załóżmy, bo chciałoby się tak, że ta nowa inteligencja, o której mówimy, że to jest właśnie ten matecznik, bo byłaby nadzieja, wielka nadzieja. Ale co uczynić, aby rzeczywiście ten matecznik szybko się rozrósł i przyniósł nam także nadzieję na lepszą Polskę? Otóż ja niejednokrotnie uczestnicząc w Państwa audycjach, jestem interlokutorem, bo ludzie ze mną rozmawiają przez telefon i tak dalej. Jest tam dużo wartościowych ludzi. Ja mówię, że w momencie, gdy się skończy audycja, idźcie i róbcie, mówcie. Otóż proszę zwrócić uwagę, że ta inteligencja, którą chcielibyśmy widzieć jako inteligencję, która by nam pomagała, która by rzeczywiście była, o właśnie dobre określenie, drożdżami społecznymi. Drożdżami społecznymi. Ta inteligencja siedzi cicho. I nie sądzę, żeby to było tchórzostwo. To jest raczej kunktatorstwo. Trzeba mówić głośno. Tak, za to się czasami płaci. Jestem najlepszym tego przykładem. Ale trudno, no. Rodzimy się w bólu. Jak się wyrzyna ząb, też boli. Jak byłem mały i bolały mnie stawy, to ciotka Wandzia mówiła, dlatego, że rośniesz.
Niedługo bolały mnie stawy, też wysoki nie wyrosłem. W każdym bądź razie i to trzeba z czegoś to mówić. Trzeba wymagać. Ja znam parę osób, które głośno mówią o tym, że... no właśnie o tym, o czym my tutaj mówimy. Pełniące publiczne stanowisko, nauczycielkę znam. Tu przed przyjazdem do studia akurat rozmawiałem z nią telefonicznie, dzwoniła z jakąś ważną informacją. Inteligent nie może być tchórzem. Inteligent musi być odważny, musi być mężny. Tylko wtedy może coś zmienić. Inaczej ta cała inteligencja będzie scenografią dla innych. Gdzie ich szukać? Tu mogą być dwie opcje. Po pierwsze, szukać przez wolne, dobre, czy zapraszać do wolnych, dobrych mediów. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak wielu w Polsce żyje ludzi wartościowych, pomysłowych i twórczych, których wiedzę i osoby należałoby upowszechnić, aby byli przykładem. I trzeba dawać świadectwo. Proszę zwrócić uwagę na skrajne wręcz świadectwo inteligenckości mojego ukochanego Wicka Frelichowskiego albo świętego Maksymiliana. Jak głęboko byli przesiąknięci patriotyzmem i miłością bliźniego. Że poświęcili własne życie. A kto zginął na barykadach Powstania Warszawskiego, jak nie młoda polska inteligencja? Studenci, uczniowie, słuchacze tajnych kompletów, tajnych szkół podchorążych. I jest pytanie, czy to pokolenie, które jest, nie jest pokoleniem straconym. Nie wolno nam tak myśleć. Nie wolno nam tak myśleć. My musimy to pokolenie, musimy do nich iść z koszem pełnym ofert. Nawet jeśli będziemy się potykali, nawet jeśli nie będą nas słuchać, to musimy im mówić, że życie pobożne, czy życie dla kraju z poczuciem odpowiedzialności nie jest wcale życiem nudnym, ani życiem uładzonym, ani zaczesaną grzywką na brylantynę. Że to może być frapujące, niezwykle frapujące życie. W przeciwnym wypadku nie uratujemy młodzieży ani dzieci. Ten zryw, który teraz obserwujemy, taki zryw pomocniczości sąsiadom w potrzebie, niezwykły zupełnie, on pokazuje, że tkwią w nas jeszcze takie pokłady, które komunizmowi nie udało się zepsuć, ani liberałom nie udało się zepsuć. Teraz próbują to zepsuć. Ale się nie uda. Więc jest na czym budować. Mamy budulec. No to budujmy. Na pewno byłoby łatwiej, panie profesorze, gdyby udało się przywrócić normalność na uniwersytetach, czyli przywrócić tą fundamentalną rolę, jaką uniwersytet powinien odgrywać w życiu każdego społeczeństwa. Czy uda się to zrobić? Nie wiem. Mi jako człowiekowi obarczonego historią uniwersytetu chyba najbardziej wypadałoby powiedzieć, czego ja nie zrobiłem albo co zaniedbałem. Nie wiem, pewnie sporo. Myślę, że to nie jest kwestia, bo wszyscy pomyślą, że
kiedyś usłyszałem, bo ty byś chciał, żeby uniwersytet był kościółkowy. Nie. Nie chciałbym. Uniwersytet ma swoje kościoły akademickie. Tu są msze i na inaugurację roku akademickiego ma wydział teologiczny. Nie. Co znaczy, nie chciałbym, żeby uniwersytet był pobożny. To nie to samo. A więc szukał prawdy. Kiedyś już przywołany Andrzej Zyberytowicz, pamiętam, w jakimś programie telewizyjnym uczestniczyliśmy, ja mówię, że uniwersytet jest po to, żeby... Nauka jest po to, żeby szukać prawdy o świecie. Andrzej się wtedy żachnął. Mówi, jakiej prawdy? Jakiej prawdy? On ma taki dyszkant. Jakiej prawdy? Liczą się granty, punkty, staże naukowe. Jaka prawda? On tak powiedział. I po czasie, w wielu momentach musiałem się z nim zgodzić. Chociaż krzywdzące byłoby, gdybym powiedział, że cały uniwersytet jest taki i tak dalej. Nie, to nie tak. Ale od uniwersytetu, właśnie od ludzi uniwersytetu bym oczekiwał, o tych, którzy myślą podobnie, oczekiwał głośnego mówienia. Mają do tego prawo. Po to są katedry uniwersyteckie. Mają prawo. Jest nauczycielski urząd kościoła, ale jest też nauczycielski urząd uniwersytetu. Jeśli oczekuje się od fizyka, że skonstruuje bombę, od chemika, że wynajdzie lekarstwo, od biologa, że znajdzie, nie wiem, jakąś szczepionkę, to wszystkich humanistów oczekuje się, że to, co wiedzą, będą aplikowali do życia społecznego. A więc będą również w ten sposób pożyteczni, a więc będą zabierali publicznie głos. Tymczasem zbyt wiele osób myśli kategoriami, a co ja się będę wychylał? A po co mi to? A zobacz, co zrobili z Nalaskowskim. Nic nie zrobili. No. Był zawieszony, odwieszony i tyle. No. Prasa trochę, media lewicowe trochę po mnie pojechały. Jestem zdrów i cały, proszę bardzo. Nic mi się nie stało. Czasami trzeba wdać się w bójkę. Już nie ma innego wyjścia. Oj, wujkę, źle powiedziałem, nie? Bo to katolicka telewizja. Nie, czasami trzeba uprawiać zapasy z przeciwnikiem, to już lepiej. Panie profesorze, zapraszamy także naszych widzów i słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Kondycja polskiej inteligencji. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Aleksander Nalaskowski, pedagog. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie. 536 600 300. Oraz 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i drugi numer telefonu 56 657 0014 kierunkowy z Europy 048. Z Ameryki i Kanady 011 48. Bankructwo polskiej inteligencji to najnowsza książka pana profesora, która jest także inspiracją naszego dzisiejszego spotkania. Trzeba znać procesy, wspomniał pan, panie profesorze. Te procesy, o których dzisiaj mówimy w kontekście tego wszystkiego, co stało się z polską inteligencją, to bardzo często procesy gnilne. Tak, tak, bardzo często. Albo takie procesy, które wyprowadzały inteligencję na zupełne manowce, na bezdroża, tam, gdzie nie ma żadnej drogi. A że nie ma drogi, to znaczy, że tam nie ma sensu chodzić. To nie jest tak, że... dlatego, że inteligencja powinna pewne minimum historyczne, społeczne, moralne i religijne reprodukować. Powinna reprodukować, powinna przekazać. To jest obowiązek również. Nasza inteligencja jest nie tylko naszym dorobkiem, ale również pewnym zobowiązaniem i depozytem, który musimy przekazać dalej.
jest nie do końca naszą własnością. Tak, jest sporo, kiedy się widzi różnych ekspertów w mediach i tak dalej, to czasami człowiek sobie może tylko, czasami można tylko powiedzieć mój Boże, albo w ogóle już nic nie mówić, bo ile bredni można powiedzieć, powołując się na hasło profesor, ile można niedorzecznych, kłamliwych, nieprawdziwych, niesprawdzonych rzeczy powielać, korzystając z tego, że nazywają nas profesorami. Tego nie wolno nam robić. Tego nie wolno nam robić. Naszym obowiązkiem jest mówienie prawdy. Oczywiście nasz język i nasze możliwości poznawania świata są ograniczone. To jak każdy jesteśmy na przykład, bo umiemy sobie wyobrazić świat tylko trójwymiarze i nie inaczej. Ale na miarę tych możliwości musimy mówić prawdę. Jak powiedział kiedyś profesor Meissner, znakomity fizyk, tam gdzie się kończy nauka, zaczyna się miejsce dla Pana Boga. Niezwykle to, znaczy to stwierdzenie mnie strasznie wstrząsnęło. No bo możemy mówić, że takie są prawa fizyki, tak? Ale zapytajmy, no to dobrze, no to dalej. No kto stworzył te prawa? Nic na świecie nie rodzi się samo. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, telewizja trwa mi, Radio Maryja. Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze kogo witamy? Kłania się Regina z Zamojszczyzny. Chciałam właśnie przede wszystkim podziękować ojcu Grzegorzowi, no i panu profesorowi za taki piękny, spokojny wykład. Co prawda spóźniłam się, bo zapomniałam o rozmowach niedokończonych, ale już od razu 15 minut i wystarczy posłuchać pana, jak wielki jest pana człowiek. No i właśnie jestem też pedagogiem, nauczycielką. I mamy taki bardzo chłonny materiał, prawda, do rzeźbienia. To są dzieci przede wszystkim, ja miałam w domu dziecka, w przedszkolu. I wiem, jak ogromne znaczenie ma wychowanie, przekazywanie takim dzieciom, małym szczególnie. Bo właśnie chcę dążyć do tego, że od najmłodszych lat dziecko, jak wychowujemy do pokoju, w takiej wrażliwości, którą mają naturalną dzieci, to naprawdę bylibyśmy społeczeństwem i tak u nas nieźle, nasz Jan Paweł II i tak dalej. Mamy do kogo się zwrócić o pomoc. I w tym momencie, w tych trudnych czasach zapomniałam, że przecież powinniśmy prosić Ojca Świętego Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego i wielu innych błogosławionych świętych. Ponoć oni są bezrobotni. I w niebie i mogliby nam naprawdę pomagać, gdybyśmy ich prosili o to. I no i przede wszystkim Duch Święty. Duch Święty, wzajemna miłość miłosierna Ojca i Syna. I naprawdę byłoby pięknie, ale no cóż, blokada pewno mamy. I ja właśnie wracając do dzieci. Panie profesorze, nie wiem, czy pan się z tym zgodzi, ale ja mam taką swoją teorię. To nie jest teoria, to jest praktyka. Że dzieciom cokolwiek się przekazuje dobrego, jeszcze z własnym przykładem, to dzieci naprawdę byłyby wrażliwe. One tak potrafią poszanować każde życie, nawet taką mróweczkę najmniejszą. I potem wspominają bardzo długo, odeszłam z domu dziecka, bo już o tym mówiłam, i one pamiętały to mnie rok, nie wiem ile jeszcze, jak ja, co ja im przekazywałam. Nawet taką drobną rzecz powiem. Kolega był z nimi na spacerze w lesie, i dzieci mówią, po co jedno do drugiego, po co, wiesz, te kwiaty, przecież to i tak na śmietnik wyrzucisz. Nie depcz mrówki. I to od najmniejszych rzeczy się zaczyna. I taka jest moje takie odczucie, gdybyśmy tak dzieci wychowywali od początku. Wiem, że rodzice nie mają na to czasu, nie mają wrażliwości. To myślę, że nie byłoby wojen. Nie byłoby zabijania ludzi, bo ludzie nie nauczyliby się, bo wiem, że zabijali zwierzęta. Ja mieszkałam na wsi i wiem, w jaki sposób zabijano świnie. Ponoć tak podobnie było na wojnie. Ludzie robią to, co znają, co obserwowali, co wiedzieli.
i naśladują. Naśladują to, co było, to wchodzi jakoś im w kres. Są uzależnienia, są nałogi, są wszystko nasze zmysły. Także dziękuję i proszę o uzupełnienie pana profesora. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże, pani Regino. Bardzo proszę, panie profesorze. Pani poruszyła bardzo ważny moment, bo to w tej całej wypowiedzi było wiele wątków i wiele takich osobistych, emocjonalnych. Pani poruszyła wątek przykładu własnego. Tak, ja już kiedyś na tej antenie mówiłem, że przykład własny w wychowaniu jest pewnym filarem mocno podstawowym. To znaczy tak, nie masz prawa wymagać od dziecka uczciwości, jeżeli sam nie jesteś uczciwy. Nie masz prawa chodzić i wymagać, żeby chodziło do kościoła, jeżeli ty nie chodzisz do kościoła. Nie masz prawa żądać od niego prawdomówności, jeżeli sam kłamiesz. Jest to, możesz wymagać od dziecka dokładnie tyle, ile od siebie wymagasz. Inaczej poniesiesz klęskę, poniesiesz fiasko. Nie da się, to jest pewien element prawdziwości wychowawcy, autentyczności. I teraz, jeżeli chcemy dzieci, oczywiście nie ma sytuacji, w której byłby jeden wychowanek, jeden wychowawca, bo to musiałoby być sprowadzone do wyspy bezludnej. Natomiast gdzie tylko dwie osoby żyją. Ale w rzeczy samej nie można uczyć szacunku do języka polskiego, jednocześnie gdzieś tam na obrzeżach szkoły rzucając najgorsze bluzgi, tak? Tego się nie da zrobić. I to pani słusznie podjęła, że to jest kwestia przykładu własnego. Nie wiem, czy aż tak daleko posunie tego naśladownictwa, bo bardzo często dzieci alkoholików nie tykają na przykład alkoholu, bo widziały, co się dzieje w domu. Ale nie jest to kwestia być może naśladownictwa, ale tutaj przywołanie przykładu własnego jest niezwykle trafne. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Halo? Prosimy bardzo. A moje imię jest Paweł, ja dzwonię z Southampton z Wielkiej Brytanii. A ja bym chciał do audycji się odnieść. Panie Pawle, my słyszymy już pana razem z panem profesorem, więc proszę rozpocząć swoją wypowiedź. A chciałem powiedzieć, że ja bym się nie zgodził z panem profesorem tutaj, dlatego że pan profesor tutaj nakreśla, że powiedział wcześniej, że przez 20 lat przed wojną wybudowaliśmy Polskę i tak dalej, że było wszystko, można powiedzieć, w tamtym czasie. A teraz mamy 20 lat od 2000 roku i nie wybudowaliśmy nic. Ja mam takie pytanie. Dlaczego nie jest wykorzystywany potencjał ludzki w tym momencie, tak jak było to robione przed wojną? Jak na przykład pan Kwiatkowski, gdy budował Centralny Okręg Przemysłowy, zbierał wszystkich mądrych, można powiedzieć mądrych ludzi. Nieważne, czy on był z prawa, czy z lewa, czy był z PSL-u. I dla niego się liczyła fachowość. W tej chwili się nie liczy fachowość, tylko się liczy, że tak można powiedzieć, partyjność. Bo znam osoby, które są naprawdę bardzo dobrze wykształcone, naprawdę są bardzo inteligentne, ale są blokowane. Są blokowane przez urzędy centralne, przez instytucje centralne, są blokowane przez uczelnie centralne. I niech mi pan profesor odpowie na to pytanie, dlaczego tak jest. Panie Pawle, dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy mieszkających poza granicami ojczyzny. Proszę bardzo, panie profesorze. Na początku sprostowanie. Ja nie powiedziałem, że w okresie międzywojennym w Polsce było wszystko. Było dużo biedy i tak dalej. To było za krótko, żeby zrobić wszystko, żeby było wszystko. Ale powiedziałem, że zrobiono wiele, to prawda. Drugie pytanie, zastanawiam się, pańskie pytanie, zastanawiam się, czy to jest pytanie do mnie, bo ja nie mam żadnej mocy sprawczej. To znaczy w takim sensie, że jeśli widziałem zdolnego badacza, to młodego badacza, to promowałem go tak długo, jak było mu to potrzebne. I wydaje mi się, że tutaj jakby swoją rolę spełniłem. Cóż, to dobór partyjny jest rzeczywiście... Ja nie wiem, czy on do końca wyklucza, czy zawsze, w każdym przypadku wyklucza fachowość.
że dobór partyjny oznacza dobranie jakby z definicji niefachowców, ale rzeczywiście mocno ogranicza sięganie po fachowców. Jeśli chodzi o Kwiatkowskiego, to on posługiwał, znaczy jego pomocnikiem, takim dużym pomocnikiem był medialnym, powiedzielibyśmy dzisiaj, propagandowym był Melchior Wańkowicz. Znali się, przyjaźnili się. I Wańkowicz potrafił ubrać w słowa to, co Kwiatkowski, który nie był specjalnym mówcą, czy powiedzmy nie miał łatwości pióra, potrafił w słowa ubrać to, co Wańkowicz, co Kwiatkowski zamyślił. I tymi słowami potrafił porwać ludzi. Proszę mi pokazać teraz kogoś takiego, kto potrafi słowami porwać ludzi. Nie wiem, dlaczego tak, znaczy, dlaczego są niewykorzystywani. Ja myślę, że to jest tak, że jest jakaś selekcja. Rzeczywiście może to być czy selekcja partyjna, czy ludzie mogą być zwyczajnie, nie mieć tak zwanej siły przebicia. Tak? Chociaż jestem przekonany, że prawdziwa jakość w takim czy innym milu, bardziej lokalnym wymiarze się przebija. Tak myślę. Dziękujemy panie Pawle. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Niech będzie po Francisku Chrystusie, Maria Żydziewica. Teraz i zawsze kogo witamy? Krzysztof z Zamościa. Bardzo proszę, panie Krzysztofie. Ja chciałem się takim swoim spostrzeżeniem podzielić. Przez wiele ostatnich lat obserwujemy tutaj wpajanie do głów naszemu młodemu pokoleniu, że musimy się kształcić oczywiście, iść na studia, mieć dobrą pracę. I też tak w domach to rodzice swoim dzieciom przekazują. Ale tutaj mam takie pytanie do pana profesora. Czy nie jest błędem, że wszystkim tutaj, że tak powiem, wpajamy naszym dzieciom, że musicie pójść na studia, zdobyć wyższe wykształcenie? Bo z tym problemem, z tym tematem wiąże się problem, moim zdaniem, studiów, które utraciły na jakości, czyli brak egzaminów wstępnych na poszczególnych uczelniach. Rozrost w ostatnich latach ogromnej ilości prywatnych szkół. Niegdyś, kiedy ktoś szedł na studia, zdobywał rzetelne wykształcenie. Teraz ogromne rzesze ludzi co roku idą na różne kierunki, kształcą się, nie wychodząc po tych studiach z zasobem wiedzy, nawet nie idąc z potrzebnym zasobem wiedzy na te studia. Moim zdaniem szkolnictwo wyższe skomercjalizowało się w sposób takowy, że jest to pewien biznes. Jak najwięcej ludzi ma pójść na studia, jak najwięcej ludzi ma ukończyć. Poziom z roku na rok jest coraz niższy. Pytanie, czy gdybyśmy poszli w drugą stronę, ograniczyli ilość tych szkół wyższych, ograniczyli ilość prywatnych uczelni w sposób automatycznie lepszej jakości, tutaj lepiej przygotowani kandydaci trafialiby do uniwersytetów. Czy byśmy tutaj nie uzyskali prawdziwej, może lepszej jakości wykształconych ludzi, którzy by posiadali gruntowną wiedzę? Bo w ten sposób, jak teraz jest, często widzimy, słyszymy, że ludzie idą na studia, bo inni poszli. Kończą coś, bo kolega coś skończył. I w tym sensie ogromne rzesze ludzi kończą te studia, kończą licencjaty, kończą studia magisterskie, a tak naprawdę nie przekłada się to na tę właściwą jakość. Tutaj jest takie moje spostrzeżenie. Dziękujemy panie Krzysztofie. Do tego odniósł. Pozdrawiam. Bóg zapłać z panem Bogiem. Proszę bardzo, panie profesorze. No, to jest niezwykle trudny problem. Ja sam byłem zwolennikiem selekcji na studia, czyli ja zdawałem egzaminy wstępne, potem szereg lat byłem, pracowałem przy egzaminach wstępnych, bo to była dola, że tak powiem, każdego młodego pracownika, musiał pomagać w obsłudze, być sekretarzem komisji rekrutacyjnej. I rzeczywiście to tąpnięcie po zniesieniu egzaminów wstępnych, a więc tylko zapisywanie się na studia. Na początku jeszcze był jakiś konkurs świadectw, teraz też jest, ale
niewielka, ta selekcja zależy na jakie kierunki, jest jakby nie taka jak kiedyś. No ale przede wszystkim społeczeństwo jest nie takie. Ja myślę, że dobrze uniwersytety chcą kształcić. Co do uczelni prywatnych, ja myślę, że są bardzo różne uczelnie. I słabe, i oszukańcze, i dobre, które dbają o poziom, o wiedzę, które oferują dobre kompetencje. Natomiast jest inny problem. Proszę pana, jeżeli będziemy chcieli ograniczyć dostęp na studia, czyli że nie wszyscy mogą studiować, nie będzie to, rzeczywiście studia mają w tej chwili, wykształcenie wyższe ma w Polsce charakter masowy, to co zrobimy z tymi wszystkimi po maturze ludźmi, którzy nie mają fachu w ręku? Czyli cofamy się, czyli nie wszystkich trzeba przyjmować do liceum. Znowu egzamin wstępny. Gdy ja zdawałem do liceum, były egzaminy wstępne. No i co z tymi ludźmi w podstawówce, kiedy tak naprawdę, no może teraz się trochę odradza, ale profesjonaliści, fachowcy, majstrowie nie cieszą się takim dużym szacunkiem. To jest ciekawe zjawisko, bo są to często ludzie, którzy poprzez swoją pracę i umiejętnościami potrafią mnóstwo pieniędzy zarobić. Często są bogatsi od niejednego profesora, o i tak, ale jednocześnie nie cieszą się szacunkiem społecznym. Tego to jest też jedno z dzieł w cudzysłowie inteligencji. Tak? Ucz się, ucz, bo jak nie, to będziesz musiał ciężko pracować. Prawda? A zatem to nie jest takie proste, żeby tylko ograniczyć, zrobić egzaminy i tak dalej. To jest cała struktura społeczna, którą trzeba by przemyśleć na nowo. Dziękujemy ślicznie, panie Krzysztofie. Prosimy bardzo. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, trochę głośniej poprosimy. Kogo witamy, skąd telefon? Dzwonię z Białegostoku, nazywam się Stanisława. Dzisiaj, kiedy słyszę o... Poprosimy o trochę głośniej ten telefon naszych operatorów, dlatego że pani w studiu prawie w ogóle nie słyszymy. Dobrze, może zmienię pozycję. Chciałam powiedzieć, że osoba w moim wieku, to znaczy osoba po 70, może już dzisiaj coś na temat polskiej inteligencji powiedzieć. I to zarówno z tej inteligencji, która była na początku mojego życia, jak i obecnie. Na początku mojego życia, kiedy zaczynałam rozumieć, uczyli mnie nauczyciele wykształceni w II Rzeczypospolitej. I wbrew temu, że była to komuna bardzo, bardzo głęboka, można było coś osiągnąć. W bibliotekach pracowały piękne panie, które się wykształciły w II Rzeczypospolitej i podawały lekturę taką do czytania, że głowa pękała. A ci, którzy te biblioteki tworzyli, nawet nie wiedzieli, co to są za książki. Uczył mnie języka polskiego profesor, który skończył uniwersytet we Lwowie i uczył języka polskiego w taki sposób, że nauczył przede wszystkim historii. I to jest właśnie takie bardzo piękne, więc korzystaliśmy z tego, że te elity piękne, wychowane i wykształcone w II Rzeczypospolitej mogły nam coś dać. Natomiast dzisiaj przyglądam się kondycji naszych polskich uniwersytetów. I oczywiście nie należy jak gdyby odrzucać każdego po kolei. Tym niemniej jednak, kiedy się osiągnie pewien wiek, to tak jak Paweł, apostoł w Piśmie Świętym, mówi, że w pewnym momencie wszystko już uznałem za śmieci i mnie najważniejsze jest to, co przekazuje nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Dlatego ja systematycznie oglądam telewizję Trwam i słucham Radia Maria. Tutaj mogę posłuchać pana profesora Nalaskowskiego. Tutaj mogę posłuchać, słuchałam profesora Koniecznego. Tutaj mogę słuchać profesora Jaroszyńskiego, mówiącego tak pięknym językiem polskim, że prawie nigdzie tego nie usłyszy się. Tutaj profesora Andrzeja Nowaka i wielu innych. I to mi daje jakąś taką odskocznię od tej szarzyzny, od brzydoty, od bezguścia. Tu się uczę, mimo że w moim domu mój cały dobytek to są książki, obrazy, które mój mąż namalował. I tu się uczę
tu nabieram mocy i tutaj wiem, że trafiłam dobrze. Nie muszę grzebać w internecie, bo nie wiem, na jakie tam fora trafię. Jestem starą kobietą, ale dziękuję Panu Bogu za możliwość korzystania z prawdziwych, pięknych, wspaniałych mediów i z pięknych gości, którzy tu przychodzą. Kłaniam się najniżej Panu Profesorowi, ojcu prowadzącemu. Kondycja polskiej inteligencji najbardziej widoczna jest tym oto medium. Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy ślicznie Pani Stanisławo, pozdrawiamy piękny Białystok. Bardzo proszę Pani. Oj, Podlasie, Białystok, bliski mojemu sercu. Małżonkę mam z Tykocina, także spod Tykocina, także Podlasie doskonale znam. Jakże może Pani powiedzieć, że szarzyzna i brzydota, jak to wszystko tam u Państwa takie piękne dookoła i prawdziwe. Tak, rzeczywiście, ma Pani rację, ja już mówiłem o tym, że ja też w jakiś sposób się, mówiąc językiem bardzo potocznym, załapałem jeszcze na uczniów tych starych profesorów jeszcze, ale ta fala potem stopniowo znikała. Ma Pani rację, w szkole podstawowej uczyły mi nauczycielki z Wilna. Bibliotekarka też była z Wilna i mówiła taką polszczyzną wileńską. Myśmy się z niej trochę naśmiewali. Uczył mnie wychowania fizycznego, uczył mnie w liceum przez jeden rok. Pan, który był przedwojennym sokołem, czyli w tym związku sokolim. Coś nieprawdopodobnego, był już bardzo wiekowy, a wszystkie ćwiczenia robił znacznie, gimnastykę robił znacznie lepiej niż my. Tak, mieliśmy, to prawda, mieliśmy szczęście, ale myślę, że teraz my mamy obowiązek być tymi, którzy promieniło następne pokolenie. Bądźmy w tym wszystkim optymistami, proszę Państwa. I jeszcze jedno chciałbym powiedzieć. Jest taka anegdota. Stefan Wyszyński, błogosławiony nasz Stefan Wyszyński, już tkwił nad jakimiś papierami. Tutaj Gomułka, tutaj jakieś tam orędzie. Ojej, co z tym zrobić? I tak się głowił nagle się i w środku nocy nie wie, co zrobić, już tak głowa mu pęka i otwiera się niebo. Wychodzi, wychyla się Matka Boska i mówi, Stefan, ty idź już spać, jeszcze ja tu jestem. Proszę Państwa, nas wielokrotnie w Polsce ratował cud. I myślę, że musimy się o taki cud modlić, jeszcze raz modlić. I na pewno Pan Bóg nam pomoże, a Duch Święty pewnie nas oświeci. Dodam asekuracyjnie, jakkolwiek go sobie wyobrażamy. Dwie minuty do zakończenia naszego programu. Pan profesor mówił o optymizmie. No właśnie, w tej całej batalii, o której również dzisiaj mówimy, myślę, że nam brakuje tego optymizmu i wiary, że coś można zmienić. Mówiliśmy dzisiaj o tych postaciach takich wycofanych, wstydzących się, mówiących, że nic się nie da, że będzie tak, jak jest, prawda? Albo do tego jeszcze, po co ja mam nadstawiać karku, czy też swojej głowy, przecież ona jest taka cenna, a nic nie wskóra mi nie zdziała. Tak, ja mówię, ten optymizm jest niezbędny, bo on pozwala zupełnie inaczej odbierać porażki. Zupełnie inaczej, bo porażki się zdarzają, tak jak wyboje na drodze. Możemy się potknąć, przewrócić, rozbić sobie nos, ale trzeba się podnieść i dalej. Trzeba być optymistą, bo jeżeli naprawdę jesteśmy przekonani do tego, co chcemy zrobić i chcemy to zrobić z prawdziwą miłością, to inaczej jak z uśmiechem na buzi się tego nie da zrobić. Takim uśmiechem w mózgu, żeby ten nasz mózg się śmiał i był pełen nadziei. Pamiętajmy, proszę Państwa, że jest wiara, nadzieja i miłość. Jest nadzieja. To jest niezwykła cnota i nie wolno jej gasić. Jak umierają nadzieje, to umierają ludzie. Więc nie pozwalajmy się grzebać za życia. Dziękuję ślicznie. Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Kondycja polskiej inteligencji. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan profesor doktor habilitowany Aleksander Nalaskowski, pedagog. Bardzo serdecznie dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Autor swojej najnowszej książki Bankructwo polskiej inteligencji. Zapraszamy Państwa także do lektury tej pozycji książkowej. Dziękuję wszystkim widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.